ale plac zamkowy, to będzie Uniwersytet Warszawski. Proszę Pani, znaczy, że katolickie Polsce, ale jesteśmy w Królewcu Krakowskim. Także widzicie Państwo, jak tak tutaj do tej dziekanki przez Uniwersytet Warszawski przejechałyśmy tutaj do Placu Zamkowego, niemalże już jesteśmy prawie na Placu Zamkowym, to jeszcze i zahaczyłyśmy, jak to ta lasota moja kochana litewska z Litwy mówi, że i tu byłyśmy i to widziałyśmy. No to tutaj proszę Państwa to co mamy, no to jest kościół. Państwo zobaczą jaki, no to przecież jest to kościół Świętego Krzyża. No, jak to powstało, jaka jest historia naszego kraju, to jest pomnik, proszę Państwa, nieznanego żołnierza. Wszystko jest, proszę Państwa, jak na dłoni, tylko trzeba chcieć to zgłębić, poznać, proszę Państwa, opiekun polskich uchodźców, proszę Państwa. Bardzo dużo ciekawych akcentów. Najlepiej zapisać się, proszę Państwa, na kurs pilotów wycieczek zagranicznych i Państwo będziecie miały tak ogromną wiedzę, no bo głupota jest straszna tutaj, proszę Państwa, w katolickiej Polsce. A o co chodzi? No dzisiaj jeszcze nie jest, proszę Państwa, ten piątek, ale w piątek tutaj na krakowskim Przedmieściu to jest strasznie. Tam już na Pradze Północ u Barbary blok, nie mówiąc Herkur Wileński, gdzie jest, to przy niedzieli, proszę Państwa, nie, przy piątku. Ja mówię o Wochenende. Niedziela to już jest uwieńczeniem Wochenende. Proszę Państwa, jest taki tłok, ścisk, że szkoda gadać. Także proszę Państwa, no to jest taka nasza cała Polska. Musimy to zjaśnić, aby to pokazać wszystko, no bo już zdjęli, tam zdejmowali, jak jechałyśmy krakowskim Przedmieściem, proszę Państwa. Kandelabry wszelkie, proszę Państwa, oświetlenia świąteczne, to zajmowały. No dzisiaj, proszę Państwa, to ta policja przy galerii test, jak wychodziłam z biblioteki, z czytelni komputerowej, proszę Państwa. Tam pośród tych filarów dwaj policjanci wyskoczyli jak dwa półdupki za krzaka, proszę Państwa. Taka jest polska policja. No ale... No ponieważ jestem jakaś taka nienotowana, nie tego, także proszę Państwa, co żebrak się zaczepia, no to przecież tak samo jak i ten Breżniew. No ciągle jakieś słuchawki chcą, ludzie biedni, ja rozumiem, ale jak człowiek raz da, to już się nie mogą odczepić, także proszę Państwa, niestety taka jest Polska. Ale oni nie mają wyczucia, że tutaj są kamery, że tutaj są telefony, wszędzie włażą i kradną w miskach sałatki. I jeszcze ten Breżniew mówi, o, bo to w Galerii Porczyńskich, tutaj przecież na Placu Bankowym u Hanki Gronkiewicz Komorowski był, no to, że jemu rękę podał, a on wyglądał tak brzydko, bo w zwykłym sweterku był, proszę Państwa. No ten Breżniew przecież, nie Komorowski, proszę Państwa. Tutaj też raz się zbłaźnił, proszę Państwa, Dom Polonii, proszę Państwa. Otóż ten catering, cała ta obsługa chowają do swoich toreb to, czego ludzie nie zjedzą, to pozostanie. Tutaj był raz taki koncept przepiękny, proszę Państwa. No i ta druga część bankietu, ludzie szykowali się tam do ogrodu, żeby z powrotem wejść. To już nic nie było. Dlaczego? Dlatego, że obsługa w Domu Polonii wszystko, proszę Państwa, popochowała do toreb. Także taka to jest gościnność. No nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, bo tu nie jest Ameryka, nie ma mormonów, bo nawet, proszę Państwa, jeżeli są tutaj, to tylko na 2 lata do Polski, takie odziaduszki są typowe katolickie, proszę Państwa, które kopcą, za nos się trzymają też jako żebraczki. No tutaj u tej świętej Anny to one się nie wstydzą, proszę Państwa, prosić tam nie tylko za księdza, bo to na tace, to niby oficjalniej, prawda, ale pod kościołami siedzą na starówce, a tutaj kościółków, proszę Państwa, to jest pełno. Najlepiej ta Paradowska mówi, że trzeba walczyć z pedofilią w tutejszym polskim kościele. Ja mówię, słuchaj, moja ty kochana Paradowska, raz w tym hotelu Sheraton, aż Breżniew się tak dziwi, że ja wszystkich znam, bo tak się rzuciłyśmy z tą Paradowską. Ja mówię, tak, moja kochana, na szyję sobie, proszę Państwa, objęcia z tą Paradowską. No, także proszę Państwa,
Paradowska wyraźnie mówi, no to przecież ja tam nie zajmuję się polityką, a ona jest przecież polityczką, redaktorką gazety Polityka. To mówi, że walczmy z pedofilią w kościele, podczas gdy Łasiczka coś tam gadał na ten dziennikarz. Tutaj jest Miodowa, proszę Państwa, kościół kapucynów i tam od tych kapucynów, od tych bezdomnych, jako że ci złodzieje, o tam widzicie Państwo, kościół kapucynów. Tutaj u świętej Anny raz w nocy zostały skarbone, rozbiły, okradły swój przecież katolicki kościół, jako katolicy katolików. I dlatego taka durnota tu jest, proszę Państwa, że swój swego, swój swemu przeszkadza. No to więc mówię dzisiaj przy tych filarach, przy Galerii Czest Polska, proszę Państwa, takie o te dupki, nie wiedzą, czy mają przejść. Się boją jakby tej kamery, przecież to przecież kamera ich nie zje. No, o to, o to, o, o, dupek taki cały zaglądał, się bał przejść. Państwo zobaczą, jak dupki za krzaka ci policjanci wyskoczyli dzisiaj przy tych filarach w Galerii Test. No ale po prostu i tak mi ten 523 nie pomógł, bo on był spóźniony. Także proszę Państwa, widzimy tutaj kolumnę Zygmunta, widzimy starówkę. Już tam nie pojechałam, gdzie miałam, no bo mi popieprzyły całą sytuację. No, napsuły w dniu to policjanci. No mówię, że wyskoczyli jak półdupki zza krzaka, proszę Państwa, przy tych filarach w teście. Ja mówię, że znowu jakaś obława, bo tutaj niedawno na Zachodnim była obława. Ale oni tak żartowali, proszę Państwa. No, także pozdrawiamy serdecznie tę koronę głupoty, żeby Polacy, katolicy, żebracy do mszalny chodzonej tacy papieskiej rzymsko-łacińskiej Matki Boskiej Ostrobramskiej swej nie nosiły po ulicach i nie nosiły w ruchu, żeby nie były z koroną. Koronę to się trzyma. Król Jezus Chrystus Daniela 7:13-14 opisuje księga Daniela Jezusa z koroną w stateczności, a nie żeby chodzić. A oni mają koronę głupoty, katolicy. No.